Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam sałatkę z tuńczykiem i kaszą kuskus. To już trzecia firma Nixe, gdzie producentem jest firma Evra Fish. Mamy tutaj 160 gramów wagi i 306 kilokalorii, czyli troszeczkę może więcej niż te inne. Różnie to bywa. W składzie mamy kaszę kuskus z pszenicy twardej, tuńczyk pasiasty rozdrobniony, ciecierzyca, cebula, marchew, groszek zielony, papryka czerwona, pomidory suszone, sól, naturalny aromat papryki. No i żadnych konserwantów. Czyli dobrze. Wszystko jest w puszeczce z długim terminem przydatności. Jak to zwykle bywa z rybami, mają zdecydowanie dłuższy termin, zazwyczaj o rok od takich mięsnych czy innych konserw, no ale wiadomo, że to można i tak przechowywać znacznie dłuższy czas. Tak to się przedstawia. Ja znowu sobie wyjmę to na mini talerzyk. O ile będzie chciało to wyjść. No, ja bym wolał, żeby tuńczyk był w kawałkach, chociaż ten niby rozdrobniony to jest właśnie taki typowo sałatkowy, ale ja nawet do sałatek dodaję zwykłego tuńczyka, a nie rozdrobnionego. No ale taka tutaj to jest wersja. No, posklejana ta kasza. Chociaż podobno kuskus to nie kasza. No ale jemy. Jakieś warzywka są widoczne. Bardzo dobre, takie lekko naoliwione. Od tego oleju właśnie, który został tu dodany. Tuńczyk. Też taki lekko naoliwiony. Bardzo dobra sałatka. Jak na razie ta trzecia też smakuje bardzo dobrze jak te inne. Chyba że ktoś nie lubi kuskusu, no ale od czasu do czasu zawsze coś innego można sobie zjeść. Znajdę tam tutaj ciecierzycę? Groszek i paprykę to widać. I marchewkę. Ale ciecierzycy jakoś tutaj nie widać. Albo tak mało jej tutaj jest. Pomidory suszone. No jakoś nie widać. No ale ważne, że wszystkiego jest po trochu. Mogliby te sałatki robić trochę większej wielkości, na przykład 200 gramów albo trochę więcej. I dodać tego tuńczyka nieco więcej. No a tak to jest taka mini przekąska, powiedzmy. Pomiędzy jakimiś tam większymi posiłkami. No jak chcemy się najeść, to raczej takie coś trzeba zjeść dwa. Chyba że ktoś się taką ilością naje. Ja niekoniecznie. No, jest ciecierzyca. Całkiem fajne, dobrze doprawione. Nie wiem teraz, która jest z tych sałatek najgorsza, która najlepsza. Wszystkie dla mnie były bardzo dobre, chociaż tej poprzedniej ja kaszy jęczmiennej nie za bardzo lubię, no ale była też w porządku.
powiedziałbym numer 1 to ta pierwsza, którą jadłem, ta numer 2, no i ta z kaszą jęczmienną poprzednia, numer 3. Ale tylko i wyłącznie, że nie za bardzo lubię kaszę jęczmienną, jakby była jakaś inna kasza, może by była lepsza, no ale tak ogólnie wszystkie te sałatki są w porządku. Ja taką oczywiście sałatkę jak najbardziej polecam. Ktoś sobie chce kupić, sam spróbować, to jak najbardziej. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jakiej dokładnie cenie. Wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Ta sałatka taka jest lekko pikantna, powiedziałbym. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.